A teraz o uwagę prosimy rolników. W piątek mija termin, do którego gospodarze mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowice, czy wozów asenizacyjnych. Na ten cel otrzymać można do 100 tysięcy złotych. Wsparcie przewidziane jest dla rolników, którzy prowadzą chów albo hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem produkcji, na którą potrzebne jest pozwolenie zintegrowane. Pomoc ta przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Poziom tej refundacji standardowo wynosi 50%, chyba że inwestycja jest realizowana przez młodego rolnika. Mówi Krzysztof Żok, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. W takim przypadku poziom refundacji wzrasta do 60%. Maksymalna wysokość pomocy to 100 tysięcy złotych. Rolnicy, którzy zamierzają skorzystać z tego dofinansowania, będą musieli wybudować płytę obornikową, bądź też wybudować zbiornik na gnojowice. Dodatkowo będą mogli wybudować zbiornik lub płytę na kiszonki. Tłumaczy Bernadeta Wencel z Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.